Zmieniające się obrazy, kościół wśród drzew, rolnicy w ludowych strojach przy posiłku, kobiety przed chałupą. Jedna trzyma na ręku niemowlę, druga wielką chałkę, dziewczęta idące polną drogą. Na tle obrazu napisy. Stowarzyszenie Klucz w ramach programu Etnopolska 2021 zaprasza na cykl filmów o tematyce obrzędowej pod tytułem Czerpiąc z dziedzictwa przodków. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Znaki graficzne Ministerstwa, Narodowego Centrum Kultury, Stowarzyszenia Klucz i Zakliczyńskiego Centrum Kultury. Kłosy zboża. Na tym tle tytuł Żniwa. Letni dzień. Łąką wzdłuż łanu pszenżyta idą gospodyni, gospodarz z kosą i czworo dzieci. Do męża. No i jak żeś to wszystko wyzałatwił? Jak zawsze nie umisz? Miał być i Franek, i Stasek miał przyjść, a tu kogo? Telopola, pogoda ty z taką, nie taką se. No cóż ja poradzę? A cóż poradzę? Ja zawsze cóż poradzę? A? Najpierw u nas mieli robić i my mieli zrobić. Później my mieli iść na odrobek. A ty to nie umiesz tego załatwić. No cóż ja poradzę na to? No, widzicie, jaki łajcie? Cóż ja poradzę? No matka pójdzie sprosać ludzi. Chodźcie, bierz się. Przeżegnaj, pomodlimy się, przeżegnaj się i róbmy. Boże, dopomóż. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Gospodarz ostrzy kosę kamienną osełką. Gospodarz zaczyna kosić. Ostrze kiwa się na drzewcu. Gospodarz poprawia. Nadchodzą nowi żniwiarze. Długo spany. Idą dwie kobiety. Mężczyzna z kosą i dwoje dzieci. Odrobimy jakoś ich będzie. A cześć Boże! Daj Boże! A daj Boże, witajcie! No, przyszli, pomoc! A tyleś się łagodało. A no widzicie, jakbym nie gadała, to by nie przyszli. No, chodźcie z nas. Maryśka! No co? No zrób se powrósło, to by się opasało, żeby cię plecy nie bolały. Kowalewa, zrobicie pierce powrósło. Zrobię. Na ten ból, to by mnie skrzydła nie bolały. A ty, Aniela, zrób se na rąkę, co byś w ogóle ci na noc nie spuchła. Takie miejsce trochę. Kowalowa opasuje gospodynię wiązką zboża. Dobre, lechę, ty się z lechy. Gospodarz pomaga synkowi ukręcić powrósło. Wszystkie kobiety obwiązują sobie nadgarstki wiązkami zboża. Mały chłopiec próbuje sam ukręcić powrósło. Popatruje na gospodarza. On skręca wiązkę, prostuje ją w dłoniach. Przybywa żniwiarzy. Idzie następna rodzina. Mężczyzna podpiera się drzewcem kosy. Na powitanie uchyla słomkowego kapelusza. Z nim dwie kobiety. Witajcie. Gospodyni ściska ich na powitanie. Mężczyźni powoli idą przez łan. Za maszystymi ruchami kos zagarniają i ścinają dojrzałe zboże. Kobiety i dzieci zbierają je, układają w snopki i przewiązują powrósłami. Po ściernisku chodzą na bosaka. Kobiety i dziewczynki mają na głowach chusteczki, chłopcy są z gołymi głowami. Dziewczyna moja, pamiętasz ty to, jak my kłasili pod borem zyto, a joko się ty zbierała, wtedyś mi się spodobała dziewczyna moja, a joko się ty zbierała. Wtedyś mi się spodobała dziewczyno moja. W polu wszyscy pracują w skupieniu. Mężczyźni pochyleni mocno trzymają drzewce kos. Rytmicznie powtarzają zamaszyste ruchy. Od prawej do lewej, raz po raz. Kobiety podążają za nimi. Zbierają zboże. Wszyscy ubrani swobodnie. Kobiety w jasnych koszulach i długich barwnych spódnicach z zapaskami.
Mężczyźni w luźnych, obszernych koszulach, wyłożonych na spodnie wpuszczone w cholewki butów. Okej, chodźcie, będziemy kopić teraz. Ja tam będzie nam trzymał. To się sosi chmurą, proszę pada. Mężczyźni schodzą z pola. Razem z chłopcami pomagają kobietom ustawić snopki. Opierają je o siebie, tworzą większe snopy. Kobiety zgarniają skoszone zboże, kręcą powrósła. Jeden z mężczyzn wyłuskuje z kłosa dojrzałe ziarno. Dwie dziewczynki stoją z boku, przyglądają się pracy dorosłych. Dziewczynki podchodzą do matek, obserwują uważnie. Również zaczynają skręcać wiązki. Dziewczynki mają na głowach barwne chusteczki. Ubrane są we wzorzyste bluzki z długimi rękawami i długie spódniczki przepasane fartuszkami. Na ściernisku rosną coraz większe snopy. Gospodarz wprawnie opasuje powrósłem spory snopek. Grupa żniwiarzy pracuje w południowym słońcu. Na zmęczonych twarzach pojawiają się krople potu. Ale damy radę, bo się chmurą, my się zdążymy to wszystko skłosić. Czyli trochę co do picia jest. Gospodyni i dzieci niosą posiłek. Ej, cześć bazę, chodźcie, chodźcie, zobaczcie co mamy. A, widzicie? Wymachuje butelką wódki. Na trawie leży biały obrus. Na nim stoją gliniane dzbany z kwaśnym mlekiem i garnek ze smalcem. Obok chleb i ciasto z owocami. Podchodzą żniwiarze. Jeden z nich rozlewa wódkę do glinianych kubków. Tak, do bocze to się należy. Za robotę. Ja nie wiedziała, żeś ty tak oporządnie. Prawda? Ale mocno. Jeszcze. Piją. Wy dzieciska, to nie patrzcie się, dzieciska, wy to se jedźcie. Bo my musimy tu pogważyć. Siadaj się. Starsza kobieta wypija haust wódki, krzywi się, otrząsa. Dzieci i dorośli klękają na trawie wokół zastawionego naczyniami obrusa. Tylko gospodarze stoją, wszystkiego doglądają. Wszystko na wódce. Wszyscy zajadają z apetytem. Siedzą ciasno w kręgu. Ktoś nalewa do kubków gęste, kwaśne mleko. Ktoś inny drewnianą łyżką rozsmarowuje na pajdzie chleba smalec. Dorośli rozmawiają, popijając wódkę. Dzieci przysłuchują się z ciekawością. Trzymają w rękach kamionkowe kubki z mlekiem. Dziewczynka w długiej niebieskiej sukience i czerwonej chusteczce na głowie zbiera polne kwiatki. Układa je w mały bukiecik. Na ściernisku stoi długi rząd okazałych snopów skoszonego zboża. Pod nimi złożone są kosy. Słońce stoi jeszcze wysoko. Opromienia rozwichrzone szczyty ustawionych przez żniwiarzy snopów. Żniwiarze znoszą snopy z pola. Gospodyni dźwiga na plecach kosz i wiązkę zboża. Pomaga jej dziewczynka w niebieskiej sukience. Chodźcie, chodźcie, pomaluszku, chodź. A, wolicie? Wszyscy schodzą się do domów. Mężczyźni młócą cepami zboże w stodole. Trzymają w dłoniach długie drągi, dzierżaki. Do dzierżaka przymocowany jest rzemieniem krótki kij-bijak, którym uderza się w warstwę rozłożonego na klepisku zboża. Gospodarz i jego kompan młócą zboże na zmianę. Raz uderza cepem jeden, raz drugi. Młócka trwa. Po jakimś czasie obaj stoją wsparci o cepy.
Nie, to dzisiaj, na dzisiaj to chyba koniec już będzie. Nie, jutro se poczniemy. Tak. Jedynie nie możemy sobie coś łyknąć. Może... I to nie będą krzyczały na mnie. To się tak dzisiaj no, urobiły. Urobiły się, no bo tak robiona. Pięknie. Daniela! Przynieś okowity! Macie! Przesłań Daniela, pojedynczy. Dajmy do dziecka, jak i trawy czaduj. A my tam przyjdziemy. No przydać. Przyjdziemy tam. Za tę muckę. Żeby się do końca tak darzył. Wypijają po kieliszku. Gospodarz zanurza dłoń w skrzyni z ziarnem. Boże, namucimy. Ładnie. Dosyć. Dużo powróciło tego roku. Gdzie to jest? Trzyma na dłoni garstkę omłóconego ziarna. Ściernisko skrzy się od złocistej poświaty zachodzącego za las słońca. Napisy końcowe. Scenariusz Halina Machel. Wystąpili gospodarze Halina Machel, Stanisław Socha. W pozostałych rolach wystąpili Jan Biernacki, Małgorzata Kiełbasa, Wiesław Musiał, Teresa Musiał, Anna Kuzera-Majewska, Kamil Potępa, Adam Gaura, Wojciech Kiełbasa, Emilia Hajduk, Anna Rodzik, Patrycja Kiełbasa, Agnieszka Majewska. Muzyka Kapela Opatkowice, Marcin Korbut, Justyna Chmielek-Korbut. Koordynator projektu Ewelina Siepiela. Kostiumy wypożyczalnia strojów Aneks z Zakliczyna, szafa etnografa, zasoby Zakliczyńskiego Centrum Kultury. Realizacja Krzysztof Kuchno 2021. Znaki graficzne Ministerstwa Narodowego Centrum Kultury, Stowarzyszenia Klucz i Zakliczyńskiego Centrum Kultury.